Duchy podczas bitew. 541. W bitwach czy znajdują się duchy przypatrujące się i pomagające walczącym wojskom? Znajdują się. Podtrzymują ich męstwo. Starożytni przedstawiali sobie bogów biorących stronę tego i lub nowego narodu. Bogowie ci były to duchy z nazwiskami alegorycznymi. W wojnie, prawda zawsze znajduje się po jednej stronie, jak mogą duchy przyjmować stronę tego, kto nie ma słuszności. Wiecie, że są duchy, co szukają tylko niezgody i zniszczenia. Wojna dla nich jest tylko wojną. Sprawiedliwość sprawy wcale ich nie obchodzi. Pewne duchy czy mogą wpływać na wodza w obmyślaniu planu kampanii? Bez wątpienia. Duchy mogą wpłynąć na ten przedmiot jak i na każdy inny. Złe duchy czy mogą mu podsunąć złe myśli, by go zgubić? Mogą. Ależ czy nie ma on wolnej woli? Gdy sąd jego nie dojrzał do tego stopnia, aby móc odróżnić myśl prawdziwą od myśli fałszywej, to musi doznać tego na sobie i lepiej uczyniłby, gdyby poszedł słuchać zamiast rozkazywać. Czy może niekiedy kierować wodzem rodzaj podwójnego wzroku, wzrok wewnętrzny, dający moc przewidzieć skutki planu? Spotyka się to dosyć często u ludzi geniuszu. Jest to, co nazywają natchnieniem, i co robi, że działają oni z pewną stanowczością. Natchnienie to pochodzi od duchów nim kierujących i usiłujących wyzyskać na korzyść jego zdolności. W zgiełku bitwy, co się dzieje z duchami poległych? Po zgonie czyje zajmuje los bitwy? Niektóre zajmują się, inne oddalają się. W bitwach zdarza się to samo, co i w śmierciach gwałtownych. W pierwszych chwilach duch jest zdziwiony, tudzież jakby ogłuszony, i nie wierzy, że umarł. Zdaje mu się, że dalej przyjmuje udział w walce. Tylko gdy powoli przychodzi do siebie, rzeczywistość odkrywa się przed nim. Duchy, co się biły za życia, czy uznają siebie po śmierci za nieprzyjaciół i czy mają jaką zawziętość jedne do drugich? Duch w takich okolicznościach nigdy nie może zachować się obojętnie. W pierwszych chwilach może nienawidzieć swego nieprzyjaciela, a nawet go ścigać. Lecz gdy mu przytomność wróci, wtedy postrzega, że zawziętość jego nie ma celu. Może jednak zachować ślady tego mniej więcej długo, stosownie do swego charakteru. Czy słyszy jeszcze huk ognia? Słyszy, najdokładniej. Duchy obojętne bitwie, przypatrujące się w roli widzów, czy widzą wydzielanie się dusz z ciał poległych, i jak się im to widowisko przedstawia? Mało zdarza się śmierci natychmiastowych. Po większej części duch zabitego na miejscu nie posiada zeznania, na razie. Można poznać ducha wtedy, gdy zaczyna przychodzić do siebie i widać jak się porusza koło swego ciała. Zdaje się to być tak naturalnym, że widok ciała zabitego żadnego wrażenia nie wywiera. Życie całe przechodzi na ducha, on więc tylko ściąga na siebie całą uwagę. Wtedy mówi się do niego, albo mu się rozkazuje.